Hej kochani, z tej strony Shetty i dzisiaj opowiem wam o kilku książkach, które wychodzą w marcu, a które naprawdę mam mega ochotę przeczytać. I właściwie nie wiem, czy powinnam zaczynać od książki, która jest czwartym tomem serii, z której przeczytam tylko pierwszy tom, ale naprawdę ten pierwszy tom mi się na tyle spodobał, że jestem przekonana, że w kolejnych naprawdę poszło to w fajną stronę. I ja sobie cały czas obiecuję, że to nadrobię i ta seria stoi i patrzy na mnie z tamtej półki i ja wiem, że w końcu musi nadejść ten czas. I może mnie to zmotywuje, że zanim sięgnę po Władcy Marionetek, sięgnę też po dwa poprzednie tomy, żeby sobie nadrobić. Natomiast dobrze pamiętam, że pierwszy róg, czyli pierwszy tom, wywarł na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Ten główny bohater, ten klimat, fakt, że autor ograniczył się do pewnej zamkniętej przestrzeni, a i tak potrafił stworzyć z tego historię godną zapamiętania, że ona cały czas mi siedzi w mózgu. Dlatego właśnie Władca Marionetek to jest taka książka, która musiała się znaleźć jakby w moim zestawieniu. I wiem, że przedstawienie czwartego tomu serii, że chcę się go przeczytać, jak się czytało tylko pierwszy, nie jest może zbyt dobrym pomysłem, aczkolwiek tak czy siak musiało się tu znaleźć i może to właśnie mnie jeszcze bardziej zmotywuje do tego, żeby te dwa tomy jak najszybciej nadrobić. Kolejna książka to książka Rogera Żelaznego, którego ja póki co poznałam dzięki Alei Potępienia, jak dobrze pamiętam, żebym teraz nie strzeliła gafy. I dzięki jednej książce, którą stworzył z Philipem Dickiem, natomiast teraz w końcu przyjdzie czas na to, żeby zapoznać się tak bezpośrednio, znaczy no nie bezpośrednio, bo ta poprzednia książka jedna też była tylko jego, ale tak bardziej już z jego twórczością i to jest książka Pan Światła, co jest, słuchajcie, w ogóle dla mnie czymś niesamowitym, bo to jest science fiction, fantastyka, gdzie, uwaga, mamy postapokaliptyczny świat, bogowie chodzą po ziemi jak normalni ludzie, ale są to bogowie z mitologii hinduskiej, więc będzie Krishna, będzie... będą te wszystkie, nie chcę mówić dziwne stwory, ale mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, jak są przedstawiani bogowie w hinduizmie, więc to może być naprawdę ciekawe połączenie science fiction i hinduizm. No, wow. Kolejna książka to książka, która na pozór chyba do mnie nie pasuje, ale jest to Wyspa Niebieskich Lisów, czyli o odkryciu Alaski. To jest książka, która prezentuje takie, wiecie, czasy, kiedy ci podróżnicy i naukowcy byli właśnie jakby jednym. Kiedy ta nauka wyglądała zupełnie inaczej niż wygląda teraz, kiedy faktycznie jechało się na ekspedycję naukową, przeżywało się to wszystko, te lęki, strachy na własnej skórze, że wiązało się to z niebezpieczeństwem, ale te odkrycia wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają teraz. Nie było tych super mega zaawansowanych sprzętów i tak dalej. Więc na co tutaj liczę? Liczę na naprawdę taką fajną, trochę naukową powieść, ale taką też wciągającą i mega klimatyczną. No i uwaga! Wychodzi na ostrzu noża Patricka Nessa, które już kiedyś wyszło w Polsce nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc, ale teraz przejął to Zysk, cały ruchomy chaos, więc może też doczekamy się kontynuacji. I tu mamy świat, w którym nie ma kobiet i generalnie wszystkie, wiecie, stworzenia słyszą swoje myśli w takim niemilknącym jakby szumie. I mamy taką osadę mężczyzn, gdzie tam jest tylko właśnie jeden chłopiec. Wszyscy jakby zostali zarażeni tym szumem, to jest jakby ta ich choroba, więc to słyszy to wszystko, co ci mężczyźni gadają, oni słyszą to, co on myśli. Jezu, to jest trochę przerażająca wizja tak naprawdę. No i ta książka się pojawia teraz, bowiem ma być ekranizacja, więc fajnie, że jednak pojawiło się gdzieś tam to wznowienie. Następna książka, Boże, tu jest taki miszmasz, słuchajcie. Wszystko, co wiemy o UFO. Ja zjawiskami paranormalnymi interesuję się od dzieciaka, naprawdę, od dzieciaka. Nawet nie pamiętam takiego momentu w moim życiu, w którym by to nagle tak mnie tak siekło, że to jest to, czym się interesuje. Nie, ja po prostu jakby to było takie naturalne, że lubiłam wszystko, co mroczne, tajemnicze, magiczne i nadprzyrodzone, więc książka Wszystko, co wiemy o UFO, no tak, to jest coś, z czym ja się muszę zapoznać, więc obstawiam, że zapoznam się z kilkoma fajnymi teoriami, badaniami, może jakimiś ciekawymi przypadkami. Miejmy nadzieję, że będzie w porządku, bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, nie kojarzę takiej żadnej książki o UFO, żeby się pojawiła w jakiejś przestrzeni ostatniego czasu, tak nawet ostatnich lat. Coś tam mam może nawet na półkach, ale tak typowej książki poświęconej UFO to ja dawno nie widziałam. Kolejna książka, młodzieżowa fantastyka, Piekielna Głębia, której opis, nie wiem czemu, troszeczkę mi przypomina serię od Katie Reich i syna, wirusy, ale myślę, że to jest tylko kwestia tego, że mamy opuszczoną wyspę, gdzieś dookoła ocean, tajemnicze istoty, tutaj fantastyczne elementy, gdzieś tam tych wszystkich bohaterów łączy wspólnie to, że któryś członek ich rodziny cierpi na chorobę nowotworową, więc na pozór mamy taki totalny miszmasz, gdzie przewijać się będą eksperymenty i typowe młodzieżowe problemy,
a z drugiej ma się pojawić właśnie jakaś fantastyka z tajemniczymi istotami i tak dalej. Zresztą ja generalnie kocham motyw wysp, oceanów, więc to już mnie całkowicie urzeka i mam nadzieję, że ta książka będzie, no, trochę lepsza niż przeciętna, jeżeli chodzi o fantastykę młodzieżową tak naprawdę. No i kolejna książka, którą się mega jaram, aczkolwiek już kilka opinii zdążyłam przeczytać i obawiam się, że pewne elementy w tej powieści mi nie do końca przypasują, ale te wiedźmy nie płoną. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja kocham motyw czarownic, wiedźm, Salem i tak dalej, więc generalnie ta książka musiała się znaleźć w tym zestawieniu i kocham tą okładkę. Boże, Zagraniczna jest tragiczna i w życiu bym na nią nie zwróciła uwagi, nie? Mimo słowa Witches w tytule, ale okładka Zagraniczna jest tak paskudna, naprawdę, a ta polska, o Boże, sztos, naprawdę, mega mi się podoba. To jest chyba najlepsza okładka, jaką Winidia zrobiło kiedykolwiek. No i chyba nie trzeba zbyt dużo o tej książce mówić. Magia, tajemnice, jakieś rytuały i tak dalej. Może nawet to będzie trochę przypominać Szkołę Czarownic, The Craft. Kto wie? Zobaczymy. No i kolejna pozycja z fantastyki młodzieżowej to Dom Soliwes, który jest kolejnym retellingiem Małej Syrenki. Mamy oczywiście Nadmorski Pałac, znaczy Małej Syrenki. Tak mi się wydaje, że to będzie nawiązywał przede wszystkim do Małej Syrenki, bo teoretycznie nie mamy do czynienia aż tak bardzo z syrenami. Tak mi się wydaje, nie wiem, być może opis tego nie zdradza. Ale mamy Nadmorski Pałac, gdzie żyją siostry, jednak wszystko tam jest przeklęte, kiedyś panowała radość, teraz mamy smutek, rozgoryczenie i tak dalej. Te siostry się generalnie wymykają z tego pałacu, mimo że są przeklęte i starają się jakby cieszyć życiem, znaleźć jakieś rozwiązanie, gdzieś tam się musi pojawić to rozwiązanie tej klątwy. No i zobaczymy. Generalnie piękna okładka i cieszę się, że to się pojawi w Polsce, bo nawet miałam sobie zamawiać po angielsku tak po prostu z ciekawości. Kolejna książka, miszmasz, uwaga, yoga, czyli sztuka życia. No ja z jogą jestem za pan brat, jestem nawet instruktorem jogi, kocham jogę. Joga bardzo mi pomogła w życiu, była lekiem na całe zło i nie wyobrażam sobie po prostu już mojego życia bez praktyki jogi. O ile cała jakaś filozofia i tak dalej, nie wszystko mnie stamtąd przekonuje. Tak, na przykład jako aktywność fizyczną kocham po prostu, kocham całkowicie, bo to faktycznie zmienia nie tylko ciało, ale umysł, sposób postrzegania świata, więc naprawdę jest to takie kompleksowe podejście. Kocham jogę, naprawdę. Jakbyście mieli jakieś pytania dotyczące jogi, praktyki, filozofii czy czegoś, to dawajcie znać po prostu albo piszcie do mnie, to spokojnie na pewno wam udzielę odpowiedzi na te pytania, bo no nie jestem ekspertem, wiadomo, ale jednak przeszłam kilka kursów, trochę praktyki własnej, praktyki grupowej, więc jednak jakieś to doświadczenie przez te 6 lat zdobyłam. Następna książka to Ślady zbrodni. Czyli nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile możecie śladów zbrodni nieść na bucie. Czyli nawet takie wszystkie, wiecie, mikroślady tu mają być pokazane, jak wygląda ich analiza, gdzie tak naprawdę można odnaleźć te ślady zbrodni, czasami naprawdę w bardzo nieoczekiwanych miejscach, a ponieważ ja generalnie lubię takie książki, typu Trupia Farma, właśnie kryminalistyka, kryminologia i tak dalej, do tej pory trochę żałuję, że jak wybierałam studia, to nie było czegoś takiego w mojej okolicy, ale przynajmniej mogę sobie poczytać na ten temat książki. Kolejna premiera marcowa, która mnie bardzo cieszy, to jest Tajemnica Mordercy od Rachel Caine. To jest już czwarty tom? Czwarty, chwilę, upewnię się. O nie, nie, a nie, czwarty, dobra, widzę. Czwarty tom tej serii. Ja nigdy nie spodziewałam się, że Rachel Caine, którą znam przede wszystkim z romansów paranormalnych, z fantastyki, urban fantasy i tak dalej, sprawdzi się w pisaniu thrillera, czy kryminału, thrillera bardziej. A naprawdę, wyszło jej to super. Ta seria jest po prostu tak cudownie napisana, tak genialna, tak wciągająca, to się tak dobrze czyta po prostu pod względem stylistycznym i fabularnym. O Boże, że nie mogę sobie darować przecież czwartego tomu i naprawdę mega, mega się cieszę, że Tajemnica Mordercy się pojawi. Jestem mega ciekawa, co teraz tam autorka wymyśliła, bo weszliśmy od pewnego punktu zaczepienia w pierwszym tomie. No i kurczę, trzeba by wymyślić coś dalej, coś może nowego, bardziej porywającego, więc jaram się niemiłosiernie, tak jak książką Magia Współczesna. I tak, to ja wiem, już miszmasz totalny, ale przy okazji książki o UFO mówiłam, że ja kocham zjawiska nadprzyrodzone, ezoterykę, magię i tak dalej, więc myślę, że taka książka typowo w moim klimacie to będzie, aczkolwiek obawiam się, że nie dowiem się z niej nic nowego. Tutaj mam, że ma tam być kabała, rytuały magiczne, tworzenie rytuałów, medytacja, etyka magiczna, projekcja astralna, narzędzia magii. Czyli generalnie wszystko to, z czym ja się przez lata zdążyłam zapoznać w teorii i w praktyce, więc może nie będzie to coś, co mnie oszołomi, ale mimo wszystko uważam, że powinna się znaleźć u mnie na półce i po prostu z chęcią się z nią zapoznam i po prostu zobaczę, czy tak, czy nie. Kolejna powieść. Boże, nie powieść. Właściwie to taka książka popularno-naukowa o
kosmosie. Mega mi się podoba ta okładka. Ja sobie patrzę na nie, słuchajcie, w telefonie, bo mam zestawienie w telefonie przygotowane. Wy będziecie mieć pewnie tutaj, bo będę pewnie wstawiać. No i książka o kosmosie. To też jest jeden z takich tematów, jeżeli chodzi o literaturę popularną, naukową, które mnie bardzo interesują. Całe to powstanie wszechświata, planety, astronomia. To też gdzieś tak od dzieciaka było jakby w moim obszarze zainteresowań. Wbrew pozorom nie interesowałam się tylko dinozaurami, jak większość dzieci. Tylko naprawdę, ja mocno siedziałam w nauce i zostało mi do tej pory. Więc kolejna książka o kosmosie na mojej półce, jak najbardziej. Podobnie jak kolejna książka o chirurgii i medycynie, czyli książka Chirurg, krew, porywacze ciał i narodziny nowoczesnej chirurgii. Czyli opowieść o ojcu jakby nowoczesnej chirurgii, czyli o Johnie Hunterze. Tak, medycyna to kolejny obszar moich zainteresowań. Boże Święty, za chwilę będzie, że ja się interesuję niemal wszystkim, ale nie, nie jest tak. Ale faktycznie gdzieś tam medycyna jest takim moim obszarem. Najbardziej się skłaniam ku neurochirurgii, ku pracy mózgu i jakbym miała iść na medycynę, to zdecydowanie poszłabym w obszar neurochirurgii, bo to mi się wydaje najbardziej takie ciekawe. Natomiast tak pod względem ogólnym bardzo interesuje się tą anatomią, fizjologią człowieka, zdrowiem szeroko pojętym, tym jak wyglądały kiedyś operacje, jak to się wszystko rozwijało, więc ta książka też musiała się tutaj znaleźć. Podobnie jak książka o chwytliwym tytule Psychopata. No błagam, ja bym się nie skusiła na książkę, która ma tak chwytliwy tytuł jak Psychopata. No, nie ma opcji, tym bardziej, że tutaj główna bohaterka ma być, uwaga, naukowcem. Będzie pracować przy zwalczaniu nowotworów mózgu, więc już też w nawiązaniu do poprzedniego mojej wypowiedzi, że ja lubię motyw pracy mózgu i tak dalej. No, musi być tu coś w moim klimacie. Dodatkowo pojawiają się makabryczne zbrodnie, sam tytuł Psychopata. No, zdecydowanie mam nadzieję, że ta książka będzie mocna, bo tak się nastawiam nad nią chyba już od stycznia, bo gdzieś w styczniu chyba się pojawiła jej zapowiedź. Nie wiem, w każdym razie od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłam tą zapowiedź, mówię, to jest to, muszę to przeczytać. Więc generalnie mam sporo oczekiwania względem chyba wszystkich książek, które mają się pojawić w marcu. Jest tego sporo, jest dosyć różnorodnie, jak zapewne zauważyliście, ale ja tak mam, że ja praktycznie czytam wszystko poza erotykami, romansami, literaturą kobiecą i obyczajówkami. Więc czytam i popularno-naukowe, i dokumentalne, i fantastykę, i thrillery, kryminały, horror, grozę i tak dalej. Dlatego tutaj panuje taka różnorodność, ale dzięki temu mam nadzieję, że każdy z was znalazł coś dla siebie, może wyhaczył jakąś książkę, na którą się wyjątkowo mocno nastawił. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.